To ja, kiedy miałem 6 lat, zaczynałem czytać jedną z książek o wampirku Angeli Sommer Bodenburg. Książki towarzyszyły mi od najmłodszych lat. Kiedy byłem mały, co wieczór któreś z moich rodziców czytało mi do snu. Do dziś każdego wieczoru czytam jakąś książkę, a teraz opowiem wam o tym, dlaczego warto. Książki przygodowe, historyczne czy fantazy, wszystkie z nich rozwijają wyobraźnię, utrwalają ortografię czy wiedzę. Bez wyobraźni trudno by było człowiekowi coś sobie wyobrazić, przedstawić. Wielką wyobraźnię muszą mieć malarze, poeci i zwyczajni pisarze, a nawet reżyserowie. Utrwalają ortografię, dlatego że jak czytamy coś ciekawego, zazwyczaj to zapamiętujemy. Razem z tym zapamiętujemy właśnie pisownię, ale nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wiedzę możemy zyskać głównie z książek historycznych, biograficznych czy architektonicznych, na przykład co się kiedyś stało. A skoro już mówiłem o zapamiętywaniu, to czytanie książek poprawia pamięć i koncentrację i ogólnie usprawnia pracę mózgu. Ale przede wszystkim czytanie książek jest po prostu przyjemnością. W internecie są też strony do zapisywania przeczytanych książek lub takich, które by się chciało przeczytać. Jedną z tych stron jest Goodreads, w którym ja też mam swój profil. Jest tu lista książek, które już przeczytałem, lecz nie ma tam wszystkich. Teraz czytam czwartą część Narni i właśnie dodaję ją sobie do obecnie czytanych książek. Bardzo fajne na Goodreads jest to, że każda książka ma oceny czytelników. Dzięki temu można się dowiedzieć, czy warto daną książkę przeczytać. Umberto Eco napisał kiedyś, że kto czyta książki, żyje podwójnie. Książki są nie tylko źródłem wiedzy i inspiracji, ale też pozwalają nam przenieść się do innego świata. Czasem też przeczytanie jednej książki może zmienić cały nasz światopogląd lub podejście do jakiegoś tematu. Czytając, uczymy się lepiej zrozumieć świat, ten prawdziwy i ten wyobrażony.